Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz będę wam się chciał czymś pochwalić, ale zanim to nastąpi, wypuszczę kurki z kurnika, a że dawno wam nie pokazywałem, jak one wychodzą, więc nie zawaham się tego zrobić dzisiaj w tym piątkowym odcinku. Kto to idzie? Kto to idzie? Malutka! Paloma, Blanka, Bolek, Rasputin, Kawka, Bajlarinka, Anka, Hanka. Jeszcze czekamy, jeszcze. Idzie Alicja, idzie Teresa, idzie Halina, no i jeszcze Ruzia. Gdzie jest Ruzia? Ach, no tak, przecież jeszcze też Simonka. Nie ma Simonki. O, jest Karolina. Za Karoliną kroczy Simonka. A gdzie jest Ruzia? Sprawdźmy to. Pewnie siedzi na gnieździe. Ach, jeszcze na grzędzie Ruzia. Dobrze, Ruzia, dawaj, dawaj. Wychodź. Troszkę śniegu popadało w nocy, zobaczcie. Śnieżek leży. Ale temperatura jest dodatnia. Temperatura na plusie. Dajesz, Ruzia, dajesz. Wypuszczę teraz nioski i tak jak mówiłem, będę chciał się wam czymś pochwalić. Jak tutaj wygląda sytuacja żywieniowa? Tutaj mało. No, będę musiał dostarczyć jedzonko kurakom. Stawiam, że pierwsza wyjdzie albo Raven, albo jakaś inna czarna kurka. Proszę bardzo. Mówiłem, że czarna będzie pierwsza. U kurczaków zapalam światło. Troszkę to potrwa, zanim żarówka się rozjarzy. Tak, wy też za chwilę dostaniecie. Nic się nie martwcie. Już wam za chwilkę. Już no kilka sekund i macie. Tak, bo tutaj mam dla was akurat to mam już przygotowane. Proszę bardzo. Dzisiaj nie pójdziecie do tunelu foliowego, bo słoneczko nie świeci. Jest trochę chłodno, więc... Masz tutaj. Więc gdzie? Tam by cię przecież nioski rozszarpały. A propos tego, czym chciałem się wam pochwalić, to to, że kurki zaczęły w końcu znosić jajka. Co prawda tych jajeczek jeszcze nie ma, nie wiadomo jak wiele, bo nieśność jest na poziomie 40-45%, dobrze liczę, może nawet 40. W każdym razie, zarówno u tego stada, jak i u tamtego wczoraj było po 6 jaj w gniazdach. Kurek jest tutaj 17, no tak, więc nieśność raczej na poziomie 30%. W tamtym 12 albo 13 kurek jest w tamtym stadzie, więc w tamtym stadzie nieśność jest 50%, a w tym stadzie na poziomie 30%. Ale to i tak, słuchajcie, 6 plus 6, 12 jajek dziennie. Dawno nie miałem takiego wyniku, zważając na to, że w ogóle ostatnio się nie niosły, więc i tak jestem zadowolony. Kurki ostatnio bardzo dużo piją. Ta woda naprawdę schodzi w bardzo szybkim tempie, także też muszę ostatnio po prostu tego pilnować, tak aby im nie zabrakło. No i co? W związku z tym, że karmidła praktycznie są puste, pójdę teraz po ziarenka, nasypię im. Ojej, ale rzadka kupa.
Ojejku, ale oczyściłaś jelito. No, idę stąd, bo nie mogę na to patrzeć. A tam już siedzą szpiegowie Saurona. Przylatują tutaj. Ci z was, którzy śledzą kanał, wiedzą, że przylatują tutaj synogarlice tureckie, inaczej zwane sierpówkami. Siadają sobie na tych drutach, czekają, aż ja sobie stąd pójdę. I niejednokrotnie zdarza się tak, że lecą do kurnika wyjadać kurom ziarno. Bardzo mi się to nie podoba. Nie to, że jestem pazerny i nie chciałbym ich dokarmiać, ale dzikie ptactwo często jest chore, jest nosicielem jakichś chorób. Same nie chorują, ale potrafią zarazić nasze kury, więc jeśli macie wpływ na to, to raczej nie pozwalajcie, aby wróble i inne dzikie ptaki przylatywały do kurnika. Ja wiem, że raczej nie da się temu w jakiś konkretny sposób zapobiegać, ale przynajmniej można je wypłoszyć. Co tutaj chciałeś? Jeden z drugim? Co? Czarnuchu? Muszę wam powiedzieć, że Amar i Lobo ostatnio wychodzą na spacer bez smyczy i bez sznura. Amar ładnie trzyma się pana, chodzi z panem, ale Lobo, jak poczuje tylko zwierzynę, to go nie potrafi nie być nawet przez półtorej godziny. Biega jak wariat, biega jak szalony. Ma bardzo, bardzo mocny węch. Zresztą sami widzicie, jak się zachowują moje psy. Amar raczej trzyma się koło mnie, a Lobo cały czas węszy. Więc możecie wyobrazić sobie, co się dzieje z Lobem, kiedy wychodzę z nim na okoliczne pola, na okoliczne łąki, gdzie zwierzyny jest mnóstwo. Wtedy on po prostu szaleje. Szaleje za zwierzyną, bardzo lubi węszyć. Taki pies, jak sama nazwa mówi, polski gończy, był jego ojcem. No i geny przekazał. A kurczaki, oprócz swojej porcji ziarenek, którą dostają codziennie, to jeszcze muszą dostać, patrzcie, zobaczcie jak one skaczą do tej trawy. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że oprócz swojej porcji ziarenek dostają również codziennie świeżą trawę. Och, jak wisi, no prawie jak ryba na haczyku. I ja tą trawę im tnę takimi nożycami do trawy, tak aby również mogły dziobnąć sobie nie tylko suchej karmy, ale i świeżej, soczystej trawki. Bardzo ją lubią. Myślę, że przepadają wręcz za nią, o wiele bardziej niż za suchym jedzeniem. Ja im jeszcze dzisiaj przygotuję kukurydzę, chciałem powiedzieć. Nie kukurydzę. Oczywiście, że nie kukurydzę miałem na myśli, tylko pokrzywę. Mam bardzo dużo suszonej pokrzywy. Zalewam ją wrzątkiem. Ta pokrzywa absorbuje wodę. Zresztą na pewno jeszcze dzisiaj wam pokażę. Nie przekopuj kopytem, bo wysypujesz wszystko. Ty byś chciał mięsko? Najedzony jesteś? No dobrze. A propos suszonej pokrzywy, o której mówiłem na początku tego materiału, jak jeszcze było na dworze widno, to zobaczcie, mam takiej ususzonej pokrzywy
na strychu dość dużo. Kto zbierał, ten ma. I teraz zaleję ją wrzątkiem. Wleję tutaj cały taki w czajnik gorącego wrzątku i najprawdopodobniej za moment przykryję to teraz, aby się zaparzało, i najprawdopodobniej za moment po tej wodzie nawet śladu nie będzie. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze jest gorące, ale już pokrzywa wchłonęła wodę. Teraz pójdę to, wystawię to na zewnątrz, żeby wystygło po prostu, tak aby kury ani kurczaki się nie poparzyły. I jak wystygnie, to będę to podawał. To już czas na kolację i ja wam pokażę, jak moje psy, no bo kot już je, jak widzicie, kot już je kolację, a moje psy też już są bardzo głodne. Siad. Tutaj zje Lobo, tutaj zje Amar, ale dopiero jak powiem. A byłeś grzeczny? Byłeś grzeczny? Co? Dopiero jak ci powiem, że... Zobaczcie, jak mu ślina kapie. Okej. A ty byłeś grzeczny? Ten dzień, zobaczcie, że niby jest dłuższy, a i tak robi się ciemno dość szybko. Przyniosłem kurkom zaparzoną pokrzywę. Zobaczymy, jak będzie im smakować. Czy ją zjedzą? Bo prawdę mówiąc, taką zaparzoną pokrzywę, samą zaparzoną pokrzywę daję im pierwszy raz. No bo tak zwykle taką właśnie pokrzywę mieszałem im do ziemniaczków, do jakiegoś innego jedzenia. Ale że ostatnio zacząłem karmić je, jakby to powiedzieć, troszkę bardziej dietetycznie, to dzisiaj podam im tylko i wyłącznie pokrzywę bez ziemniaczków. Podam ją również moim kurczakom. Już jestem tutaj, już u was jestem, już u was jestem, już wam podaję, no proszę, proszę, ale niecierpliwe jesteście. Szok po prostu. A picie jak zwykle brudne. Muszę wam dolać świeżej wody, co? Nie pij tego. Zobaczcie. Mił wyszedł na polowanie. Cwaniak. Jest woda, jest. Jest woda. Czemu krzyczysz? Jest woda, już wam podaję. Troszkę ziarenek do tej pokrzywy. To już jest kolacja. Już to jest ostatnie dzisiaj jedzenie. Także jedzcie, bo więcej nie będzie. Ale się pchają. Będę im musiał, słuchajcie, zorganizować jakieś dodatkowe. Właściwie to już tutaj mam. Zapomniałem o tym. Jakieś dodatkowe karmidełko. Bo zobaczcie, jak one się pchają. Nie mogą się pomieścić. O, a tak? Dla każdego wystarczy. Proszę bardzo. Lubicie? Taką kolację? Smakuje wam? Nie grzeb tymi pazurami. No zobaczcie, jak grzebie. Myśli, że znajdzie coś ciekawszego. Wy też, moi drodzy widzowie, nie zapomnijcie zjeść kolacji. W tym odcinku to już wszystko, więc pomału się z wami żegnam. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.